Witam Państwa serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu w kawiarni De Revolutionibus. Bardzo ciepło wszystkich witam w ten zadeszczony wieczór. Witam naszego gościa, pana Marcina Skolimowskiego, który jest z Instytutu Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu w Łodzi. Jest właśnie po referacie w Polskiej Akademii Umiejętności na temat ontologii i ich ontologii mechaniki kwantowej i ich wykorzystania. A tutaj właśnie w bardziej swobodnym tonie na ten temat sobie w tej chwili porozmawiamy. Będą Państwo oczywiście mogli potem zadać pytania. Ja sobie pozwolę usiąść i pogawędzimy na ten temat. Chciałbym na początku zasygnalizować pewien taki drobny niepokój, który powstał we mnie, jak się pierwszy raz dowiedziałem o tym tytule, bo ontologia, zwłaszcza filozofa, to jest bardzo podstawowy dział filozofii, mówiący o podstawach tego, co istnieje. I to jest bardzo abstrakcyjne, a tu mamy w tytule i jej wykorzystanie. Tak jakby ontologia miała jakieś techniczne zastosowania. Po przyjrzeniu się tematowi i paru zdań wymienionych z autorem, okazało się, że tu nie ma żadnej sprzeczności i może zacznijmy od tego, żebym prosił o wyjaśnienie, dlaczego to zestawienie jest jak najbardziej poprawne. To znaczy, mnie interesują ontologie i że się ontologię mechaniki kwantowej, nie mówię o jednej, ale tak naprawdę możemy zbudować tyle ontologii, ile jest formalizmu w mechaniki kwantowej, czyli taki podstawowy formalizm hilbertowski, który ja nad taką ontologią pracuję. Tak? I teraz ta ontologia, ja rozumiem ontologię w sensie bardzo praktycznym, to znaczy ontologia jako zbiór, pewne słownictwo, a dokładnie klasy i relacje, klasy obiektów występujących w formalizmie matematycznym mechaniki kwantowej i relacje między tymi obiektami. To, co ja próbuję robić, to próbuję formalizm mechaniki kwantowej, z dużym uproszczeniem, ale dla tego formalizmu takiego hilbertowskiego, tak jak już powiedziałem na początku, zdefiniować klasy obiektów i relacje między tymi obiektami. I to jest, wynikiem jest plik. Pewien plik, który mogę zapisać na dysku. Ten plik, jakie zastosowanie jest takiej ontologii? Ja próbuję od pewnego czasu argumentować, próbuję, w sensie pisuję artykuły na ten temat, próbuję przełamać taki paradygmat związany z cytowaniami w nauce. To znaczy, w nauce liczą się tak naprawdę tylko cytowania i ja natomiast próbuję, i ta mechanika kwantowa jest takim, jestem z wykształcenia fizykiem, tak? Ta mechanika kwantowa jest takim tutaj polem, na którym sobie testuję różne idee, próbuję zrobić coś takiego, próbuję opisywać w języku zrozumiałym dla maszyn zawartość, to, co artykuły naukowe zawierają. Jeśli mogę przerwać, to znaczy, że ontologia w tym rozumieniu to nie jest w ogóle dział filozofii, to jest zbieżność, nazwy jest trochę przypadkowa, może nie przypadkowa, jakaś geneza pewnie się tam wiąże jedno z drugim, ale w każdym razie to nie jest dział filozofii, tylko to jest pewien dział informatyki. Tak, tak, no to jest dział informatyki. Rzeczywiście w informatyce można wyróżnić coś takiego jak ontologię. Są osoby, które nie są filozofami, tak, a są informatykami tworzącymi ontologię. Tak. Ontologie są wykorzystywane dosyć powszechnie w czymś, co nazywamy internetem semantycznym. Jest to idea. No może ja znowuż tutaj zainterweniuję, mianowicie taki zwyczajny użytkownik internetu, na przykład Google'a, jak na przykład wypiszę sobie w szukarce, operator pędu, takie pojęcie z mechaniki kwantowej, to on mi wyszuka cały szereg haseł. I jak on to robi? Na jakiej podstawie on te hasło gromadzi? W taki zwykły Google.
To znaczy, no, idea jest bardzo prosta, to znaczy to, co robi wyszukiwarka, to zwraca strony czy artykuły, w których ten operator pędu, taki ciąg znaków operator pędu znajduje się, tak? I tylko tyle, ustanawiany, tworzony jest ranking na podstawie ilości linków do danej strony i tyle, w związku z czym... No właśnie, a czym się to różni od tego, znaczy, co ja uważam, że technologie już obecnie umożliwiają i w ogóle takie są trendy w informatyce, żeby odejść od ciągów znaków na rzecz pewnych konkretnych bytów. W internecie semantycznym mówimy o zasobach, tak? Wyszukiwarka, to co nam zwraca, to ranking stron i tam są ciągi znaków. Wyszukiwarki, w ogóle maszyny w ogólności nie rozumieją treści, którą przetwarzają, tak? Dla maszyny strona internetowa, której my sobie kod możemy wyświetlić, dla nas no to tam są jakieś słowa, które rozumiemy, dla maszyny to są ciągi znaków, które ona nie rozumie. Porównuje tylko ciągi znaków, ich występowanie, tyle. No tak działają wyszukiwarki. Idea internetu semantycznego to jest idea, spróbujmy informacje zapisać w taki sposób, żeby maszyny tą informację rozumiały. Tak? Jeśli będą rozumiały, to będą sensownie ją przetwarzać. Przy czym przez rozumienie tutaj, co mam na myśli? Mam na myśli sytuację, kiedy maszyna zapoznaje się z pewnym kawałkiem informacji, jest w stanie na przykład wyciągnąć wnioski, dojść do nowych informacji. I ja próbuję te technologie, które są no już dobrze znane tak naprawdę od paru lat, informatykom technologii internetu semantycznego, no próbuję tak przenosić do świata nauki po to, żeby, i tutaj przykład podałem w czasie wykładu, strony są połączone linkami, ale tak naprawdę linki nie mają znaczenia, to znaczy no podejrzewamy, że jest jakaś tematyka stron jest podobna, w związku z czym stąd jest link. I podobnie jest z cytowaniami w nauce. Tak? To, że jest jakieś cytowanie, czyli połączenie między dwoma artykułami, tak naprawdę my nie wiemy, dlaczego to cytowanie jest, jaka jest natura tego cytowania. Tak? Dlaczego jest cytowana ta praca, a nie inna? Dokładnie. Natomiast ja próbuję robić coś takiego, żeby cytowania, wprowadziłem takie pojęcie cytowanie rozszerzone. To znaczy do cytowania próbuję włączać też pewne elementy z artykułów naukowych. Tak? Pewne formuły, definicje, wzory, żeby w cytowaniu cytowanie będzie łączyło nie tylko dwie publikacje, ale też pewnie pewne elementy z tych publikacji. I wydaje mi się, że technologie, które stworzyli informatycy na potrzeby internetu semantycznego, umożliwiają już coś takiego. Już coś takiego umożliwiają, przy czym jedna uwaga, ontologia mechaniki kwantowej, ona mi jest potrzebna, no ja sobie to testuję, te moje pomysły, na artykułach poświęconych mechanice kwantowej, stąd ta ontologia jest potrzebna, dlatego że maszyna no, musi dysponować pewną elementarną wiedzą, żeby to wnioskowanie było możliwe i tak dalej, na temat dziedziny i taką elementarną wiedzę, taką wiedzę na temat dziedziny zapisujemy właśnie w ontologii. W związku z czym ja próbuję to, co my wiemy jako fizycy o mechanice kwantowej, próbuję zapisać w języku zrozumiałym dla maszyny, oczywiście z dużym uproszczeniem, tak? To nie jest tak, że całą wiedzę, którą dysponujemy, maszyna będzie do tej wiedzy miała dostęp. To jest a ja bym zapytał możliwe. Taką rzecz. Wyobraźmy sobie, że te pana prace przyniosły sukces, że nawet osiągnięto wyniki większe niż się pan w tej chwili spodziewa. Jak w praktyce by wyglądało na przykład wyszukiwanie w internecie jakiegoś hasła, niech będzie ten operator pędu, ale już nie przez szukanie ciągów znaków, tylko metodą właśnie rozumienia treści. To znaczy, no ja sobie wyobrażam sytuację taką, że jako naukowiec, powiedzmy, w chwili obecnej, co robi naukowiec, który chce coś znaleźć, tak? Znaczy, no, są dostępne różnego rodzaju serwisy, wpisuje hasła, zwracane są PDF-y, gdzieś jakieś tam ciągi znaków wpisane przez tą osobę pojawiają się. A ja sobie wyobrażam taką sytuację, że co rano zamiast przeglądać kilka czy kilkanaście artykułów, włączam komputer i komputer mnie na przykład informuje, że definicja, którą wprowadziłeś w tym artykule, została użyta w tym artykule i w takim kontekście. Tak?
że algorytm, który ktoś zdefiniował, został użyty w tym artykule do policzenia czegoś tam, tak? Taka bardzo, no, oszczędziłoby to naprawdę dużo czasu związanego z przeglądaniem artykułów. To, że na przykład ktoś cytuje mój artykuł, no ja muszę poznać kontekst, muszę zajrzeć do tego artykułu. Może być cytowanie z pochwałą, że bardzo dobry, a może być krytyka, że jest zły artykuł. Tak, może być, a w ogóle może być cytowanie i to jest w nauce traktowane na równi. Czy można zacytować kogoś i twórczo wykorzystać jego ideę, a można po prostu wspomnieć we wstępie podobnymi rzeczami zajmował się ten i ten. I to jest to samo cytowanie, tak naprawdę liczone jest to tak samo, a to są dwa różne cytowania. Tak? Czyli cały system tych premiowanych punktów za publikację, czy jakichś tam innych indeksów, które mógłby być ulepszony. Tak, mógłby ulec zmianie, bo na przykład wyznacznikiem nie byłaby liczba cytowań, ale wyznacznikiem można by podejrzeć na przykład, czy ideę, jaki wpływ na daną dziedzinę mają ideę danej osoby. Tak? Pojęcia, które ona wprowadziła, rozwiązania, które zaproponowała, jaki to ma wpływ, jakie są powiązania tej idei zaproponowanej przez daną osobę z innymi. Tak? Mielibyśmy taki całościowy obraz dziedziny w postaci pewnego grafu, tak? Ale grafy... No, dużo wygodniej jest przeglądać pewien graf, zbliżać sobie te węzły, te wierzchołki, oddalać, czytać, jakie tam są relacje, niż wertować artykuły, czytać je i tak dalej. Oczywiście to była taka... Ten graf, o którym mówię, oczywiście będzie pewnym uproszczeniem. Niemożliwe jest zapisanie całej zawartości artykułów naukowych w taki sposób, o którym mówię, czyli na przykład zareprezentować tego w postaci grafu nie możemy, bo w publikacjach naukowych są bardzo ważne różne sugestie, czasami pytania zadają autorzy i tego oczywiście nie jesteśmy w stanie w takim modelu uchwycić. Tym niemniej dużą część wydaje mi się, że możemy. A czy mógłby nam pan troszkę uchylić rąbka tajemnicy, jak to praktycznie się robi? Jak się przystępuje do opracowania takiego, powiedzmy, mam jakiś artykuł i chcę nauczyć maszynę, żeby go jakoś trochę lepiej rozumiała. Jak się to robi? To znaczy, co można zrobić, żeby maszyna, jak można zapisać część informacji z artykułu w sposób zrozumiały dla maszyn? No po pierwsze musimy wybrać to, co chcemy opisać. Tak? Znaczy, to nie jest tak, że my cały artykuł bierzemy i przepisujemy. Jest taki język RDF. Tego nie da się zrobić. Natomiast możemy na przykład wybrać sobie pewną formułę, musimy dla niej podać pewien globalny identyfikator, co jest niezwykle ważne w internecie semantycznym. W internecie semantycznym opisujemy zasoby. Zasób to jest coś, co posiada pewien identyfikator, tak zwany identyfikator URI. W przypadku pewnych konceptów czy na przykład definicji z artykułu, taki identyfikator można bardzo prosto stworzyć. Wykorzystujemy URL artykułu, dodajemy do tego na przykład definicję 1. Tak? I jeśli coś takiego mamy, to teraz wystarczy sięgnąć. No, trzeba by sięgnąć do ontologii, na przykład ontologii mechaniki kwantowej, czy jakiejś innej dziedziny, czy ontologii, bo są ontologie też związane z... Może tu jest dobre miejsce, żeby jeszcze raz powiedzieć, co to jest ta ontologia mechaniki. Ontologia... Sięgamy do ontologii, czyli musimy ją jakoś przedtem spreparować. Tak, musimy przygotować, musimy mieć ją, musimy ją stworzyć. I teraz ja tworzę ontologię mechaniki kwantowej, wiele ontologii już istnieje. Krótko mówiąc, ontologia to jest zbiór klas i relacji, które mogą zachodzić między tymi klasami, plus pewne aksjomaty, które doprecyzowują i to pojęcie klasy i pojęcie relacji. Tak? I żeby na przykład stworzyć takie połączenie między dwoma artykułami, to mogę, jeśli już mam przypisane... Bo to połączenie, żeby znaleźć, co w nich jest podobnego, tak, co się rozwija. To na przykład mogę zapisać, że pewien element z artykułu, dla którego taki identyfikator w oparciu o URL jest stworzony, jest podobny czy identyczny jak pewien element z innego artykułu. Nie cały artykuł, element. Element, tak, tak. Dokładnie. Także wnikamy właśnie już w treść. W treść. Ale treść jest rozumiana jako struktura jednak. Tak, tak. Znaczy, powiedzmy, zakładam, że w wielu dziedzinach, największe doświadczenie mam powiedzmy z fizyką, fizyka tu jest z pewnych względów
może nawet prostsza. Zakładam, że dla każdego artykułu naukowego da się stworzyć pewien graf pojęć, konceptów, które w tym artykule występują i ten graf da się połączyć z grafami innych artykułów. O, może taka jest idea. Powstanie wtedy taki graf reprezentujący wiedzę zawartą, część wiedzy zawartą w tych artykułach. Jeśli to by robili autorzy, jeśli robiliby to autorzy wszystkich publikacji, no to pewnie by powstał potężny graf taki. No może kiedyś tak będzie, wiedzę. Że redakcje czasopism naukowych będą wymagały oprócz ja wiem, wtechu artykułu, to jeszcze będzie musiał autor zrobić graf strukturalny, tak, znaczy, treści tego artykułu. Redakcje wymagają już na przykład dodawania do publikacji metadanych, które opisane są w języku RDF, czyli informacje o autorze i tak dalej. Te informacje są zapisane w języku, który ułatwia przetwarzanie przez maszyny, mogą łatwo przetwarzać, natomiast zawartości jeszcze nie, chociaż są już takie pomysły, żeby na przykład, jeśli ktoś, przykład z chemii, jeśli ktoś publikuje artykuł z chemii i dokonał za pomocą jakiejś aplikacji obliczeń dla jakiegoś związku chemicznego, tak, to istnieje już ontologia, która pozwala opisywać związki chemiczne i po prostu dołącza taki coś takiego do artykułu i ktoś, jakiś inny naukowiec może sobie to, znaczy się on tego nie robi, maszyna za niego to robi, może na przykład zweryfikować te obliczenia, tak, może te obliczenia zweryfikować. Czyli zanosi się nam na kolejną jakąś rewolucję. Nauczyliśmy się obsługiwać dzisiejsze programy, ale już wkrótce będziemy musieli. No tak, no już my będziemy dorośli, a młode pokolenie będzie lepiej od nas operowało tamtymi nowymi rzeczami. Tak, no idea jest prosta, no, ambitna, tak. Chcemy, żeby maszyny rozumiały więcej. No, w moim przypadku z publikacji naukowych. Jest takie określenie już semantic science, tak? To jest właśnie próba zapisania informacji, które są w publikacjach naukowych w taki sposób, żeby maszynom ułatwić przetwarzanie tych informacji, żeby maszyny sensowniej, mówimy, rozumiały tą informację, ale jeszcze sensowniej przetwarzały. Kusi mnie zadać pytanie, czy sprowokować dyskusję na temat troszkę bardziej filozoficzny. Mówimy o tym, żeby maszyny nauczyły się rozumieć treść artykułu. A co to znaczy w przypadku człowieka, że coś zrozumiałem? To znaczy, może powiem, co to znaczy w przypadku maszyn. W przypadku maszyny, no tak, można taką interpretację można podać. Maszyna rozumie, jeśli potrafi wyciągnąć wnioski. Tak, tak możemy. Jeśli taka te wnioski będą. Definicja. Tak, jeśli te wnioski będą słuszne, no to znaczy, że maszyna zrozumiała, tak możemy przyjąć takie określenie. Być może w przypadku ludzi też, tak, naukowców. No, jeśli zapoznam się z jakimś artykułem i być może jakieś nowe uzyskam wyniki, no to oznacza, że z tą dziedziną jestem, rozumiem ten artykuł, tak, dziedzina jest mi znana. Ja kiedyś spotkałem się z taką definicją rozumienia, że zrozumieć to znaczy przyzwyczaić się. Jak studiuję jakiś nowy dział matematyki, to muszę wykonać szereg ćwiczeń, żeby się przyzwyczaić, jak nimi operować. Jak wpadnę w ten nawyk, to już mi się w głowie wydaje, że rozumiem. To jest. Czy maszynę się da przyzwyczaić? To znaczy, tutaj kładziemy nacisk na to, tak, żeby maszyna jest... jednak to rozumienie, w sensie nowa wiedza, żeby tak, się tak. pojawiała, tak? Tak, tak. Żeby się pojawiało coś nowego, tak? Czyli nie musimy całej wiedzy zapisać, jaką posiadamy, bo maszyna część wiedzy może sobie sama. Ja tu widzę taką ciekawą okoliczność, że. Problem rozumienia to jest problem epistemologiczny i problem psychologiczny, co to znaczy rozumieć. Jest problem bardzo trudny i chyba nikt go dotychczas, nikt nie zrozumiał, na czym polega zrozumienie tak dokładnie. Natomiast maszyny robią to w sposób uproszczony i chcąc się dogadać z maszyną, musimy uprościć problem. I tu uprościliśmy problem rozumienia do wyciągania wniosków. I ja myślę, że teraz jak to przeniesie na
na człowieka, to rzeczywiście mamy prawo powiedzieć, że jak ktoś wyciąga nieprawidłowe wnioski z danych przesłanek, to znaczy nie zrozumiał. W pewnym sensie możemy skorzystać z treningu maszyn. Maszyn, tak, tak. No, tak, możemy. Czy może teraz ktoś z Państwa by chciał o coś zapytać lub rzucić uwagę? Proszę bardzo. W zasadzie dwa. Po pierwsze, mówił Pan o ontologii mechaniki kwantowej, że istnieją inne ontologie. Chodzi o to, że te ontologie czy powiązania są oparte na równaniach mechaniki kwantowej? Nie, to znaczy próbujemy w różnych ujęciach mechaniki kwantowej są różne struktury matematyczne, tak można powiedzieć. I to, co ja próbuję robić, to próbuję taką strukturę matematyczną, która jest zwykle bardzo skomplikowana, tak? Reprezentować w taki uproszczony sposób za pomocą klas i relacji zachodzących między tymi klasami. Przestrzeń Hilberta jest wykorzystywana w mechanice kwantowej. Da się ją tak przetłumaczyć na relacje? Tak, no to automatycznie w ontologii mechaniki kwantowej pojawi się klasa przestrzeni Hilberta. Aha. Tak. Ale już się samej przestrzeni nie definiuje. Nie, ale mogę konkretne przestrzenie Hilberta podefiniować i dodać do tej klasy, zapisać, że one do tej klasy należą. Natomiast takiej definicji precyzyjnej nie da się. Tak? Tutaj... I w jakim sensie jest wiele w tym sensie ontologii mechaniki kwantowej, że można różne struktury wybierać jako podstawowe i wtedy będą różne ontologie. Z mojego punktu widzenia będą różne ontologie, tak. To będą całkiem różne. Jedne oparte na przestrzeniach Hilberta, inne na jakichś tam grafach. Będą różne klasy obiektów, różne relacje, tak, będą różne, zupełnie różne, ale z mojego punktu widzenia to jest pożądana sytuacja, dlatego że ja chcę tą ontologię wykorzystywać do reprezentowania części wiedzy zawartej w publikacjach naukowych. Jeśli ktoś w swojej publikacji wykorzystuje przestrzeń Hilberta, czyli takie ujęcie hilbertowskie, wykorzysta on to odpowiednią ontologię. Jeśli ktoś wykorzystuje ujęcie całek po trajektoriach, wykorzysta inną ontologię. Tak? To jest tutaj jak najbardziej ta sytuacja odpowiada. Tak? Dla różnych ujęć są różne ontologie. Słucham, może jeszcze ktoś chce coś zapytać? Proszę bardzo. Takie bardziej ogólne pytanie o sieć semantyczną, ponieważ już parę lat temu się tym interesowałem, też w 2009-2010 roku, pisałem referat na ten temat. Troszkę w tematu, tak powiem, zostawiłem i nie wiem, jak teraz wygląda, jak się rozbudował ten internet semantyczny, który wiem, że w tamtych czasach gdzieś tam istniał z boku, że tak powiem, poza normalnym internetem. Czy Pan mi mógłby tak przedstawić nam wszystkim? Jak się to rozrosło przez ostatnie lata i czy faktycznie ten internet semantyczny wyższe zwykły internet? Bo rozumiem, że to jest na zasadzie jakichś skojarzeń, przynajmniej z tego co pamiętam, jak troszkę się nie przygotowałem w tych ontologiach. Natomiast bardziej to chodziło o semantyczne mapowanie, To znaczy, jeśli chodzi o stan obecny, to wydaje mi się, że już taki punkt krytyczny został przekroczony. No na przykład w momencie, kiedy Google zaczęło wykorzystywać, stworzyło, no współtworzyło taki słownik schema.org, nazywa się, możecie sobie Państwo sprawdzić. I jeśli takie duże firmy, tak, dostarczające usługi, coś takiego już implementują, to w zasadzie... No już... Tak, to bardziej pytanie było, bo w tym sensie właśnie przykładowo w Google, jak Pan ksiądz zaczynał z przykładem jakiegoś zapytania, gdy dostajemy ranking stron. W sieci semantycznej miałoby być na takiej zasadzie, że rzucamy jakieś hasło i maszyny przetwarzają je i odpowiedzą nam je, jakby łączą. Przykładowo dajemy trzy tagi i maszyna z tych trzech tagów nie daje nam wyników wszystkich stron, które mają te tagi, tylko sama jakby łączy te trzy tagi w jedno, powstaje jakiś inny tag, powiedzmy, w tej maszynie i ona nam go wyrzuca, bo to jest powiązane, jakby jest wynikiem właśnie tych trzech definicji. Znaczy, to, co robi Google obecnie, to istnieje coś takiego jak opisy rozszerzone. Jak Państwo przeglądacie wyniki wyszukiwania, to zawsze jest tytuł, jakiś tam tytuł plus fragment strony wycięty. To jest opis. Natomiast Google zaczyna wykorzystywać tak zwane opisy rozszerzone, to znaczy istnieje słownictwo, które pozwala, jeśli Państwo na przykład wpiszecie
wyszukiwarkę Google, poszukujecie przepisu na zrobienie czegoś, tak, to Google można już w wynikach znaleźć sytuację, takie sytuacje pojawiają się, że jest link do przepisu, a poniżej już jest czas potrzebny na wykonanie. I to jest właśnie jakby ten efekt... Dokładnie, tak. W tym przepisie tam już są takie semantyczne dane, metadane, znaczy dane powiedzmy, maszyna potrafi je przetwarzać i w tych wynikach to są tak zwane opisy rozszerzone. Jeśli szukamy na przykład utworu muzycznego, to Google często zwraca już czas trwania. Tak? To jest właśnie zastosowanie idei w praktyce. Szczerze mówiąc, myślę, że to szybciej pójdzie i będzie... Tak, no jeśli byśmy spojrzeli na taki sprzed kilku lat diagram pokazujący, kiedy co się ma wydarzyć, to rzeczywiście jest opóźnienie. No właśnie, co jest problemem z tym opóźnieniem już tak? Wie pan co, na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. Znaczy, co jest opóźnieniem w ogóle w rozwoju... Chyba trudność problemu po prostu. ...internetu semantycznego... Nie odpowiem panu, nie wiem. No być może, proszę pamiętać o skali, z którą my mamy do czynienia. To nie jest izolowany system, jakaś baza danych jednej firmy, tylko my mówimy o całym internecie. W związku z czym skala jest tak duża, że tutaj małymi krokami tak, te technologie... A może ograniczenie jest typu finansowego, że nie ma komuś, bogatego, komu na tym bardzo zależy. Ale to mało prawdopodobne, bo to chyba ma kolosalne perspektywy. Wydaje mi się, że skala jednak. Wydaje mi się, że skala, bo korzyści jednak są i one są widoczne. Natomiast takimi małymi kroczkami postępuje. Mogę powiedzieć jeszcze o jednym przykładzie. Ciekawym jest taka ontologia Good Relations, która została stworzona przez Martina Heppa. Ta ontologia... Twórca opisał ją w artykule, ten artykuł chyba ze dwa razy w ogóle został odrzucony, że to jest ontologia, która może być wykorzystana na przykład w sklepach internetowych. Czyli produkt, który jest w sklepie internetowym, jest opisany tak semantycznie. My oczywiście tego nie widzimy, bo ten semantyczny opis jest dodany do kodu strony. To jest dla maszyn, nie dla nas. Dla nas strona wygląda tak, jak wyglądała. I jakiś czas temu Google zaczęło wykorzystywać, tak? I ta ontologia stała się bardzo popularna i teraz w wielu sklepach jest wykorzystywana. Na przykład, jeśli w Google wpiszemy, że czegoś tam szukamy, jakiegoś produktu, to w wynikach może się pojawić już cena, tak? Czyli w tych opisach mamy listę linków i tam się może już pojawić cena i co ciekawe, ta cena, no na tym to polega, nie jest uzyskiwana z jakiegoś parsowania, przetwarzania tekstu, tylko jest pobierana właśnie z tej semantycznego dodatku do strony produktu. Tak? To coś takiego się dzieje. Bardzo proszę. Powiedzieć, że jestem trochę sceptyczny. I to do szeregu punktów. To znaczy, po pierwsze, jeśli idzie o semantyczną analizę zasobów internetowych, to wyobrażam sobie, że to jest kwestia też niezwykle inteligentnych i udoskonalonych algorytmów przeszukiwania. No wiadomo, jak to mniej więcej Google robi, to przez wpuszczanie w sieć rodzaju robaków, które się tam powiedzmy żywią i powiedzmy pęcznieją, jeżeli znajdują sprawę, zdychają, jeżeli jej nie znajdują. Są dość skomplikowane algorytmy poszukiwania. Wyobrażam sobie, że w podobny sposób, odpowiednio zaawansowany, można by dokonywać analizy semantycznej. Ale na początku powstało pytanie, co to znaczy rozumieć. Otóż dajmy na to, że ktoś, ja jestem eksperymentatorem, powiedzmy, że opublikowałem wyniki jakiegoś eksperymentu, opisałem, jak on był zrobiony, jakich równań użyłem do analizy danych, co mi z tego wyszło. Jest to struktura dość prosta, semantyczna. Prawda? Natomiast wyobraźmy sobie, że ktoś sformułował twierdzenie teoretyczne, powiedzmy z mechaniki kwantowej, czy teorii pola, jakiejkolwiek innej, oraz podał dowód tego twierdzenia. Otóż po to, żeby zrozumieć, dokładnie zrozumieć, co tam jest napisane, trzeba po pierwsze znać ten materiał i rozumieć, to znaczy wiedzieć, w jaki sposób kolejny krok tego dowodu został uzyskany na podstawie poprzedniego etapu plus całej wiedzy
matematycznej i fizycznej, która tu jest implicite zainwestowana. Otóż tego rodzaju rozumienie nie będzie dostępne algorytmom komputerowym z tego prostego powodu, że możemy sobie wyobrazić, że bardzo łatwo możemy wtedy wyeliminować w ogóle jakąkolwiek działalność ludzką w procesie dowodzenia tego typu twierdzeń, a wiemy, że to nie do końca jest możliwe. Jakkolwiek istnieją od wielu dziesięcioleci maszynowe, w cudzysłowie, sposoby dowodzenia twierdzeń. Także to jest rzecz troszkę, wydaje mi się, że czy my nie nadużywamy trochę pojęcia tutaj rozumienia, semantyki i tak dalej, na określenie czegoś znacznie prostszego, znaczy leżącego znacznie niżej, na znacznie niższym poziomie rozumienia. Znaczy ja nie twierdzę, że maszyna jest w stanie zrozumieć dowód na przykład. To jest tego nie twierdzę. Natomiast wydaje mi się, że to, co możemy robić, to i cel mój jest skromniejszy dużo. To znaczy ja chcę, jeśli wykorzystał pan w dowodzie jakąś formułę podaną przez kogoś innego, czy jakiś... To jest proste. To ja chciałbym, żeby żeby między pan artykułem, a tamtym artykułem pojawił się link mówiący o tym, że to jest wykorzystane. To jest proste. To jest proste, ale gdyby to było na dużą skalę robione, to jest naprawdę, korzyści z tego będą ogromne. Także nie wymagam... To jest zbyt trudne zagadnienie, rozumienie dowodu i tak dalej. Ale to nie jest problem semantyki. To tak informatycy nazywają. Znaczy, mówimy tutaj o technologiach internetu semantycznego i mówimy, maszyny rozumieją w pewnym sensie, tak? Ale to nie chodzi o rozumienie dowodu, kolejnych kroków i tak dalej. Tak? To nie o to chodzi. A ja mam w związku z tym pytanie takie. Dużą część treningu matematyka i fizyka to jest nauczenie się rozumienia wzoru. Tekst jest często tylko pomocny, a nieistotny. I czasem nawet fizycy żartują sobie, opowiadając o danej formule, bo jak zostaną przyciśnięci do muru, to dokładnie powiedzą, co to znaczy. W przeciwieństwie na przykład do filozofów, którzy lubią wszystko dokładnie zdefiniować, bo fizycy nie muszą, bo mają formuły, które pilnują. Czy istnieje szansa nauczenia komputera, żeby rozumiał wzory? To znaczy... Już nie mówię o jakichś takich wzorach na trzy kartki, ale takie, no powiedzmy, standardowe, które w fizyce klasycznej czy innej występują. To znaczy, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że znaczy, jak należy rozumieć to rozumienie wzorów, tak? Natomiast ja szczerze mówiąc, mnie to tak naprawdę to nie jest problem dla mnie, tak? Dlatego, że mnie nie interesuje sama struktura wzoru, tak? Jakie tam elementy występują. Mnie by zadowalała sytuacja taka, że jeśli ktoś wykorzystuje, tak jak tu panu tłumaczyłem, jak ktoś wykorzystuje jakiś wzór, to tylko sygnalizuje to odpowiednim linkiem do innej publikacji, że ten wzór jest wykorzystywany. Natomiast tu nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, czy maszyny potrafią rozumieć wzory, tak? Mnie interesują takie połączenia. Ja rozumiem, że ja trochę wybiegam naprzód, bo to, co wy robicie, to jest bardzo ciekawe i praktyczne i pożyteczne, ale ja mam większe ambicje. Ja bym chciał, żeby trochę roboty matematycznej za mnie zrobił komputer. Więc zrozumienie wzoru, ja rozumiem, że... Wzory mają swoją semantykę, to jest pewien język. Jak użyję takiego operatora, po nim musi nastąpić na przykład argument. Jest to pewne reguły są, łączenia symboli i to chyba można nauczyć komputera. Zresztą chyba w matematyce czy w tym programie matematyka tak jest, że on operuje tymi wzorami. Tak, to znaczy problem podstawowy, jaki widzę, jest taki, że taka formuła, musielibyśmy potrafić modelować taką formułę za pomocą relacji, to pewnie nie byłaby relacja binarna, bo na przykład komutator w mechanice kwantowej, tak, to są dwa operatory plus wartość komutatora, tak, to jest całość relacji.
I w języku OWL, który jest wykorzystywany do tworzenia ontologii, coś takiego no jest pewnym problemem. Tak? Taką dosyć sztuczną konstrukcję tam trzeba przeprowadzić, dlatego że generalnie operujemy na relacjach binarnych. Natomiast taki na przykład komutator, tam już są trzy byty, dwa operatory, no i ta wartość komutatora. Tak? I to jest pewnym problemem rzeczywiście, to jest utrudnione. Bardzo proszę, czy jeszcze są jakieś uwagi czy pytania? Jaki jest zysk tego, dając to nabrać jeszcze, bo tak naprawdę dalej to w jakiś sposób odnosi się do ręcznego wklepywania tych danych, które staramy się naprawdę, żeby komputer przetworzył i dał nam jakiś wynik. A czy są jakieś, nie wiem, koncepcje, żeby faktycznie komputer skanował dokument publikacji, na przykład skanował go i potrafił jakieś informacje z tego wyciągnąć? Bo tak naprawdę do tej pory dobre publikacje już to mają. Mam informacje i po co ona tam jest? Czy tam połączenie już jest? To znaczy, ja nie znam i nie zajmowałem się nawet tym. Nie znam sposobu automatycznego zczytania zawartości artykułu, tak? I później automatycznego wygenerowania na przykład takich linków do innych artykułów, tak? To wydaje mi się jest zadanie bardzo trudne, chociaż w czasie rozmów z informatykami, którzy są specjalistami w pokrewnych dziedzinach, twierdzą, że to jest, może być możliwe, tak? To znaczy nie, może nie w pełni, ale, bo to jest dosyć ciekawy problem, jest artykuł i takie linki, o których ja mówię, no to albo stworzy autor, tak, jeśli będzie miał ochotę, tak, albo no można maszyna, najlepiej by było, gdyby to zrobiła, wydaje mi się, że w pełni maszynowo tego zrobić nie można. Bo to, o czym Pan mówi, w jaki sposób już jest, nowe publikacje narastają w taki sposób, to jest wymagane, że po prostu jest wysłanie do jakiejś po prostu konkretnej rzeczy. Jeżeli podajemy wzór, podajemy załącznik linki jakiś do niego w postaci odniesienia do publikacji, więc de facto jest zrobione, naprawdę. Jeśli po prostu wystarczy pewnego standardu, żeby to cały czas było. Tak. Ale jakiego standardu? Podajemy jakiś wzór, na przykład dajemy odnośnik z tym wykorzystywaniem, mam połączenie z drugą lewą. Znaczy ja nie spotkałem się z tym, tak, w czasopismach fizycznych na przykład, tak, znaczy autor siada, robi jakieś obliczenia, prezentuje pewną ideę, opisuje to, wysyła do czasopisma, to znaczy ja ani nie znam przypadku, kiedy czasopismo, no dobrze, to proszę teraz te pana formuły jakoś tam podłączyć do innych formuł, ja które, już, też się tym nie które już istnieją. Tego nie ma. Tak? Pracuję trochę z czasopismami chemicznymi, tam faktycznie są odniesienia, że jeśli podajemy jakieś wprowadzenie, to faktycznie jest wyłączone. Tak, chemia jest tutaj specyficzna, znaczy w chemii rzeczywiście, dla chemii istnieje dosyć dużo ontologii, tak jak wspomniałem, są już takie próby, że jeśli opisuje jakiś związek chemiczny, no to można go tak semantycznie reprezentować, może dodać w postaci jakiś dodatek do artykułu i tak dalej. To tu rzeczywiście, ale to nie wiem, czy są takie, a czy to te związki chemiczne pewnie związane, mogłyby być zdefiniowane w jakichś ontologiach, no i wtedy odwołuje się, tak, w artykule dodaje informację, że to jest ten związek chemiczny, tak. Tyle. Natomiast takich fizycznych czasopismach na pewno tego nie ma. Znaczy nie spotkałem się. Według mnie na szczęście, bo ja pamiętam czasy, kiedy się wysyłało na maszynie pisany artykuł do czasopisma, potem się dostawało szczotki złożone przez Zecera, poprawiało się, wysyłało i koniec. A teraz, ja wiem, 80% roboty spychają na autora. Trzeba sformatować według danej formatki danego czasopisma, zrobić korektę w ciągu 24 czy 48 godzin i całą robotę na autora. Jak jeszcze by kazali linki robić, to już mało kto by się podjął. Tego. Ja tu mam odpowiedź taką, że naukowcy zwykle tyle robią biurokracji różnej, która... No coraz więcej. Tak, w związku z czym, a z tego by były realne korzyści. Z tego by były realne korzyści, bo tak jak wspomniałem, no wyszukiwanie informacji by było dużo prostsze, tak? Nie trzeba by wertować tam codziennie kilku artykułów i tylko można by, komputery mogłyby fajnie wizualizować takie grafy połączonych konceptów, te grafy łatwo by się przeglądało i tak dalej, i tak dalej. Ale ile artykułów komputery by uznały za bezwartościowe? Tak, jeśli chodzi o cytowania, mogę podać taki przykład, jest artykuł, który
był cytowany kilkadziesiąt razy, chyba ponad 100 razy, artykuł, który fizycznie w ogóle nie istnieje. Tak? To znaczy, autor pomylił chyba tytuły, dwa połączył, czy tam numer jakiś, artykuł fizycznie nie istnieje, a jest po prostu kopiowany przez następnych jako tam jeden z ciekawszych i z bardziej fundamentalnych. Jego nie ma w ogóle, tak? No tak, teraz są kody DOI, tak, tak. Najdrobniejsza omyłka w referencji jest wyłapywana od razu przez redakcję. Chociaż no, nie wszystkie chyba jeszcze czasopisma wymagają, tak? DOI. Tak, chyba jeszcze jakieś... nie wszystkie wymagają DOI. Tak, chociaż no podejrzewam, że w te bardziej tak znaczące wydawnictwo jednak ten numer DOI jest jednoznaczną identyfikacją i wystarczy, przez niego można dotrzeć do artykułu bez problemu, tak? Bardzo proszę. Ja bym chciał zadać pytanie o przyszłość naukometrii. Załóżmy, że ta semantyka w tych artykułach naukowych będzie standardem albo będzie przymusem dla wszystkich czasopism naukowych. I czy spodziewa się Pan jakiejś zmiany, na przykład w indeksie Hirsza, jakichś poprawek? To znaczy, no wtedy a można by na przykład oceniać wartość badań naukowca, tak, na podstawie można by prześledzić, jak idee, tak, proponowane przez niego, jak one w tym grafie tam się zachowują, czy do nich jest dużo połączeń, czy nie. Jeśli ta idea jest taka izolowana, niewykorzystana nigdzie, no to nie wniosła nic nowego do dziedziny. Natomiast jeśli tych połączeń jest dużo, tak, to widać, że to był wartościowy pomysł, tak. To rzeczywiście może być taka sytuacja, że dużo cytowań, a żadnych idei twórczych z tego nie wyszło. No tak, bo na zasadzie można cytować, na zasadzie i to zdarzają się takie przypadki, kiedy recenzenci przysyłają, a dlaczego pan nie zacytował tego i tego, a to jakiś tam pewnie kolega jest, tak? No to tam się później umieszcza, że no, podobnymi rzeczami zajmował się ten i ten, no ale wartość takiego cytowania jest to jest tylko to cytowanie, zwykła informacja, że to jest podobna dziedzina, czy... Tylko nie. Ja niedawno dostałem tego typu komentarz od recenzenta, który się okazał pewnym skresem w jakiejś tam poddziedzinie. To było bardzo mądre. Nie, no tak, tak, nie twierdzę, że tak jest zawsze, tak, ale są takie cytowania, zgodzi się pan z tym, że zupełnie inaczej powinny być rozróżnione cytowania, kiedy ktoś wykorzysta pana twierdzenie, tak? A inaczej cytowania, kiedy ktoś wspomni tylko, że... No... Redaktor bardzo renomowanego czasopisma fizycznego kiedyś mi powiedział tak, jak chcesz, żeby ci napisali pozytywną recenzję, to wybierz sobie recenzenta w głowie, którego znasz, który ci jest przychylny i zacytuj go na pierwszym albo drugim miejscu, żeby był w wykazie literatury na pierwszym, drugim miejscu, bo redaktorzy często tak robią, że biorą recenzentów ze spisu literatury pierwszych z brzegu. No tak, i to może pomóc. Tak, a to są różne takie ludzkie chwyty. Bardzo proszę, czy jeszcze coś? Bardzo proszę. Ja mam dwa pytania. Pierwsze pytanie to jest, na czym polegałaby różnica pomiędzy wyszukiwaniem obiektu, a wyszukiwaniem linków pomiędzy danymi obiektami? Bo tak jak obiekty są powiązane ze sobą tematycznie, czy właśnie pewnymi linkami, tak samo pewne linki mogą też być samopodobne albo podobne do innych i na czym polegałaby ta różnica? Drugiego rzędu, linki linków. To znaczy różnica polegałaby, no nie wiem czy państwo zetknęliście się przez jakiś czas, ja to widziałem w wersji angielskojęzycznej Google, było coś takiego, jeśli wpisaliśmy jakiś termin, to oprócz linków, które się pojawiały, tak, listy linków, z boku pojawiały się informacje. Coraz częściej tak. To jest tak zwany knowledge graph. Tak? I to właśnie o to chodzi. My chcemy odejść od ciągów znaków, a chcemy otrzymywać informacje o konkretnych bytach, tak? O osobach, o samochodach i tak dalej. Tak? Czyli nie chcemy mieć listy linków, bo i tak musimy tam kliknąć, wejść, sprawdzić, co tam jest napisane, tylko chcemy konkretną informację uzyskiwać, tak? Tego rodzaju zmiana. W drugim pytaniu chciałbym powrócić jeszcze do rozumienia, ponieważ moim zdaniem
rozumienie bardziej polega na tym, że jeżeli mamy pewną hipotezę i tezę albo dowodzenie jakiegoś wzoru, to dla mnie jest to rozumienie na zasadzie, że ja wiem, dlaczego w danym wierszu jest taki wzór na podstawie poprzedniego i nie muszę rozumieć tego w taki sposób, że daję jeszcze kolejną informację zwrotną, że daję wniosek, tylko na zasadzie tego, że analizując wstecz, rozumiem, skąd się kolejny etap wziął. Czyli wyciągam wniosek. Czyli z poprzedniego obecne. Tak, tylko czy możemy dać maszynom wręcz takie prawo do rozumienia, czy nie powinniśmy w pewien sposób tego prawa zachować jednak dla ludzi, żeby to nie wymknęło się spod naszej kontroli w pewien sposób? Gdyż czy ludzie nie powinni mieć pewnego monopolu na rozumienie? No, jeśli chodzi o takie rozumienie, jak tutaj wspominaliśmy, tak, czyli maszyna analizuje pewne informacje i dochodzi do pewnych nowych, tak, wywnioskuje coś, tak, no to chyba tutaj znaczy, no, jesteśmy praktyczni. Jeśli tylko maszyna będzie w stanie to robić, to nie musimy jej całej informacji przedstawiać, bo część informacji maszyna sobie wywnioskuje. Tak. To wydaje mi się, ja tutaj nie widzę zagrożenia żadnego. Poza tym, przynajmniej na takim poziomie, o którym tutaj mówimy. Tak. Poza tym takie zakazy nigdy nie były skuteczne. Broń atomową wynaleźli, chcieli ograniczyć, żeby nie można było rozpowszechniać, i gdzie się już wiele państw to ma i tak dalej. Także co, jeśli coś złego ludzie wymyślą, to na pewno ktoś to zastosuje. Trzeba było sumienie jeszcze zaimplementować tej maszyny. Zrozumienia, żeby jeszcze widział, co to jest. Moralność tego rozumienia. No właśnie. No na razie mówimy o linkach między dwoma formułami, więc jeszcze dużo czasu. Ale ja się spotkałem, kiedyś brałem udział w takiej dyskusji, gdzie była dotyczyła informatyki w szerokim tego słowa znaczeniu, a dotyczyła również moralności. Mianowicie problem bardzo konkretny. Wysyłamy drona, żeby zbombardował Bin Ladena na przykład, gdzie on tam jest. I teraz dron musi podjąć decyzję, czy strzelać do tego domu, czy nie. Czy tam nie ma pewności, czy tam jest Bin Laden, czy rodzina z dziećmi. I trzeba decydować w ułamku sekundy. Nie ma czasu na kontakt z ludźmi. Dron sam musi to zdecydować i musi być z góry zaprogramowany odpowiednio. I ci programiści mają problemy moralne i zwracają się do filozofów. Jak to należy rozwiązać? Więc to są zagadnienia no, bardzo daleko idące, ale wykraczające poza nasze ontologie kwantowe, na szczęście. Będziemy się chyba powoli zbliżali do końca naszej dyskusji. Czy jeszcze prelegent główny chciałby coś powiedzieć, podsumować? Znaczy ja może, jeśli mowa o inteligencji maszyn, i to może jeszcze wspomnę tylko na koniec o, nie, pewnie część osób zna, jest taka książka Stanisława Lema, Solaris. I tam w dosyć ciekawy sposób przedstawiony jest problem no właśnie naszej reakcji na naprawdę inteligencję na najwyższym poziomie. Nie chcę tutaj opowiadać, o czym jest książka, zresztą film też jest bardzo dobry, natomiast jeśli kogoś to interesuje, no to polecam. Tam jest z kolei, człowiek musi dokonać wyboru, tak, czy można powiedzieć moralnego wyboru, ale także polecam, jeśli kogoś coś takiego interesuje, to można zerknąć do tej książki. No, książka i film to nie to samo, bo duża różnica interpretacyjna. No tak, tak, tak. Ma pan rację, ale warto i książkę, i film zdecydowanie, tak. Bardzo pięknie dziękuję naszemu prelegentowi, państwu również za miły udział.